Witam w czwartym filmie dotyczącym serwerów w domu i w firmie. Jeśli nie oglądałeś poprzednich części, to serdecznie do nich zapraszam. Linki dostępne są w opisie do tego filmu. Warto się zapoznać z tymi treściami. W tym odcinku chcę pomówić o sprzęcie. Omówię różnicę między serwerem a komputerem. Wskażę, jak wybrać serwer i czy warto kupować sprzęt używany. Pokażę, jak wybrać bardziej energooszczędne rozwiązania w oparciu o komputery. I jeszcze bonusowo omówię możliwości rozbudowy urządzeń, także w tej nietypowej, w oparciu o rzadko dostępny w Polsce sprzęt, który już u Chińczyków jest dużo łatwiej dostępny i zapewnia nam dużo ciekawsze rozwiązania. Zanim przejdziemy do treści, zapraszam do subskrybowania kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. Natomiast jeśli ten film okaże się przydatny, nie zapomnij o kliknięciu lajka, aby inni łatwiej trafiali na te treści i również mogli skorzystać. A teraz porozmawiajmy o sprzęcie. Jaka jest różnica? Pomiędzy komputerem, takim standardowym, jaki używasz na swoim biurku, a serwerem, takim prawdziwym serwerem, sprzedawanym właśnie pod tą nazwą. No, różnic jest bardzo wiele, chociaż tak naprawdę jedno i drugie jest komputerem. Zacznijmy sobie od takiej różnicy podstawowej, czyli te różnice, które. Tak naprawdę są już na etapie projektu brane pod uwagę przez projektantów i które rzeczywiście wyróżniają te rozwiązania. Pierwsza z nich to przygotowanie pod ciągłą pracę 24 godziny na dobę, również pod ciągłym obciążeniem, ciągłym dużym obciążeniem. Takie sytuacje bardzo rzadko zdarzają się dla komputerów osobistych. Właściwie to nawet one nie powinny się wydarzać dla komputerów osobistych, bo większość tego sprzętu nie jest tworzona pod tego typu obciążenia, no i rzeczywiście może to spowodować znacznie szybsze zużycie się tego sprzętu, no i konieczność wymiany na nowy. Natomiast w serwerach tu rzeczywiście jest przygotowanie pod to pełne obciążenie, cały czas miesiącami bez najmniejszej przerwy, przecież tak niektóre serwery mogą pracować. Kolejną taką różnicą, którą warto tutaj zauważyć, to to, że projektowane są takie serwery na przykład do szaf rakowych, co no nie zdarza się dla komputerów PC. I przy okazji w takich rozwiązaniach mamy niesamowicie upchane różne elementy, ale o tym będę później mówił. Kolejna rzecz to chłodzenie. Chłodzenie w takich serwerach również jest zupełnie inne niż w komputerach osobistych. Najczęściej nie patrzy się tam w kierunku, żeby było cicho i przyjemnie ko tego serwera wręcz przeciwnie najczęściej jest bardzo głośno i nie mamy tak naprawdę możliwości wręcz wytrzymać przy takim urządzeniu gdybyśmy go mieli na biurku byłoby naprawdę bardzo bardzo ciężko. Natomiast to chłodzenie przy tak bardzo dużym przepływie jest nam potrzebne, i rzeczywiście podzespoły są przygotowane właśnie do pracy z takim, a nie innym chłodzeniem. Dzięki temu możemy zastosować na przykład mniejsze radiatory, mając większy przepływ powietrza, a te radiatory przecież zajmują nam dużo miejsca, którego na przykład w obudowach rak typu 1U zupełnie nie mamy. Kolejnym, jakby tutaj, elementem, no właśnie opartym o to, co powiedziałem, czyli upchanie elementów. Upchanie podzespołów w bardzo małych obudowach. Takie obudowy serwerowe typu 1U to jest obudowa, która ma wysokość 45 mm, nawet niecały, czyli 4,5 cm i jest bardzo, bardzo nisko, a jednak możemy takie urządzenia spotkać zarówno obsługujące nawet kilka dysków, a także posiadające nawet dwa procesory i to nie byle jakie procesory, bo bardzo często są to procesory potężne, serwerowe, no wręcz niesamowicie wydajne. Kolejnym jeszcze takim aspektem, który też warto jest wzięcia pod uwagę, to możliwości rozbudowy. Związane są one na przykład z zupełnie innymi płytami głównymi, które spotyka, niż, niż te, które spotykamy w naszych komputerach, i też procesorami, które mają na przykład dużo większe ilości linii. PCI Express i dzięki temu, na przykład na takiej płycie, możemy zastosować kilka, naprawdę kilka e, kart rozszerzeń mających wiele linii podłączonych, co no, w komputerach osobistych zaczyna być problemem i jeszcze będę o tym mówił. Problemem w przypadku serwerów takich prawdziwych, natomiast jest niestety zużycie energii, które jest wyraźnie większe niż w przypadku komputerów osobistych. Na ile większe, no zależy co będziemy porównywać. Jeżeli porównamy sobie jakiś stary serwer, na przykład dwuprocesorowy, już nie mówiąc o większej ilości, ale załóżmy, no niech już to będą tylko dwa procesory, z nowym komputerem, na przykład z jednym procesorem, no to, to zużycie energii, nawet jeżeli tylko włączymy te urządzenia, nie będzie się na, nic, na nich nic działo, będzie drastycznie różne, gdzie w zwykłym komputerze możemy się spodziewać powiedzmy od kilkunastu watów w górę, tam te 20, 30, 40 watów przy tak jak powiedziałem, nowoczesnych komputerach, a w takich serwerach zwłaszcza starszych, samo włączenie i już możemy zobaczyć czy cyfrową liczbę, jeśli chodzi o zużycie energii i wcale nie mówię tutaj o 100 watach, bo spotkałem takie rozwiązania, gdzie na dzień dobry wyskakiwało nam po 400 watów i trzeba było no niestety za to zapłacić. Ale jeszcze do tematu zużycia energii wrócimy. Kolejny taki bardzo istotny aspekt to jest pewność. Pewność działania, oczywiście. W przypadku takich serwerów są tworzone po to, żeby nam nie zawiodły. No, takie jest ich zadanie. One mają pracować 24/7, mają być super stabilne, mają pracować bardzo wydajnie. Nie, nie mogą, nie może doprowadzić w serwerze do tego, że na przykład Procesor nam się przegrzewa, a w związku z tym, że nam się procesor przegrzewa, to mamy ograniczenie wydajności takiego komputera. Nie. Idea planowania też jest zupełnie inna, bo nie tylko fizycznie ten serwer jest stworzony inaczej, ale i podzespoły są troszeczkę inaczej dobierane, po to, żeby mogły cały ten serwer mógł pracować silnie wielozadaniowo. Jak silnie wielozadaniowo, no to wszystko zależy, do czego nie jest używane. Natomiast komputery osobiste zazwyczaj nie są przygotowywane do tego, żeby Um, nie wiem, na, na jednym komputerze było odpalonych 30 systemów, systemów operacyjnych i żeby każdy sobie na tym pracował, czy też następowała ogromna ilość połączeń, dostępu do plików i tego typu podobne rzeczy. Inaczej troszeczkę to wygląda, inaczej się to projektuje. Nie ma tutaj co wchodzić w szczegóły zbyt głęboko, natomiast też nie jest to jakaś taka potwornie duża różnica, którą byśmy tutaj musieli sobie od razu na dzień dobry dyskwalifikować inne rozwiązania. No, i kolejnym aspektem jest kwestia różnych podzespołów, albo różnic w podzespołach. To będzie chyba lepsze stwierdzenie. No, na przykład, jeśli chodzi o komputery osobiste, no to raczej nie spotkamy specjalnie komputerów, które mają wiele procesorów. Nie mówię tu o rdzeniach, mówię tu o fizycznych procesorach. Oczywiście są stacje robocze, które coś takiego obsługują, natomiast to są dość rzadkie rozwiązania, ale. Taki nam z najczęściej znany komputer ma jeden procesor w serwerze może być ich więcej. Rozwiązania nawet czteroprocesorowe występują w obudowach na, na przykład 2U, co daje no, niesamowite efekty, jeżeli jeszcze weźmiemy pod uwagę ilość rdzeni dostępnych nie raz w tych procesorach serwerowych. Podobna sytuacja pamięć RAM. W normalnym komputerze mamy zazwyczaj cztery złącza. I nie więcej, dwa, nawet czasami cztery, cztery złącza na kości pamięci RAM. W serwerze tych złącz może być bardzo wiele. Tak samo linii pamięci możemy mieć znacznie więcej niż w komputerach osobistych. Mamy też korekcję błędów na pamięci, także tutaj dużo jest możliwości, których w komputerach osobistych zazwyczaj nie spotykamy. No i dyski, oczywiście, w komputerze standardowym, ileż tych dysków mamy eee, 1, 2, 3 może raczej rzadko kto ma więcej. Eee, jakiś dysk systemowy, może dysk nadane, I to wszystko w serwerach mamy dostęp do bardzo wielu dysków możemy wkładać nawet naście, 20, parę dysków do jednej jednostki serwerowej, czy to 3,5 cala, czy to 2,5 cala. Te dyski mogą mieć inne interfejsy, niespotykane raczej standardowo w komputerach, na przykład interfejs typu SAS. Może, mogą mieć karty RAID, które są może już coraz częściej spotykane jako zintegrowane na płycie głównej w komputerach osobistych, ale na serwerach one są dużo bardziej rozbudowane, mają na przykład funkcjonalności typu bateria, która podtrzymuje ten kontroler i pozwala na zapisanie pozostałych informacji, kiedy brakłoby nam zasilania. Także możemy spotkać w takich serwerach inne złącza takie nieznane nam z komputerów osobistych, na przykład złącze u.2, które jest odpowiednikiem złącza NVMe, ale w takich obudowach 2,5 cala, aby można było wygodnie takie dyski hotswapować, czyli w czasie pracy wymienić na przykład taki dysk. No nie wyobrażam sobie dysku m.2 wymieniać podczas pracy komputera, tam trzeba odkręcić śrubkę, o ile jeszcze nie mamy jakiegoś radiatora, wyciągnąć ten dysk, no, mało prawdopodobne, a w serwerach mamy tutaj po prostu hotswapa, wyciągamy, wkładamy nowy. Karty sieciowe również e, też w komputerze osobistym, no mamy jedną zazwyczaj kartę sieciową e, gigabitową, może dzisiaj w lepszych płytach głównych 2,5 gigabita, jakiś Ultrapłytach gdzieś tam się 10-gigabitowe pojawiają, natomiast serwery już jak najbardziej zapewniają nam karty sieciowe 10-gigabitowe bez problemu, nawet, nawet szybsze i niekoniecznie jedną, czasami dużo więcej. Kolejna rzecz, która nam nie zdarza się w komputerach osobistych, to zasilacze redundantne. Co to jest? No, to, to jest sytuacja, kiedy w serwerze mamy dwa zasilacze. Dlaczego? No Dla pewności. Nie chcemy, żeby zawiódł nas któryś zasilacz, a zawsze może nas zawieść, więc najzwyczajniej w świecie dajemy sobie drugi. I te dwa zasilacze oczywiście mogą pracować każdy z nich z osobna. Mogą być wymieniane podczas pracy serwera, czyli jeżeliby taki zasilacz nam uległ uszkodzeniu. To możemy go wyciągnąć, serwer będzie zasilany z drugiego zasilacza, i teraz ten jeden zamieniamy na nowy, nieuszkodzony, i znów mamy pełną pewność działania. Następna rzecz to nietypowe rozwiązania i interfejsy. No ciężko tutaj mówić o każdym z takich rozwiązań. Przy serwerach są pewne rzeczy, których nie ma dla. Dla innych rozwiązań typu interfejsy FC, na przykład, których no zdecydowanie w komputerach osobistych nie spotkamy. I teraz na podsumowanie tego punktu padłoby pewnie pytanie: no, to w końcu, co wybrać? Serwer, prawdziwy serwer, czy może wystarczy zaledwie komputer osobisty? Odpowiedź na to pytanie wbrew pozorom nie jest trudna. Jeżeli masz konieczność zastosowania serwera, czyli któreś z tych wymienionych różnic, które tutaj podawałem, są dla Ciebie istotne. Na przykład, potrzebujesz ultra dużo RAMu, albo musisz wpiąć wiele dysków. Cokolwiek potrzebujesz pewności działania bardzo dużej, no to odpowiedź się nasuwa sama. Potrzebujesz serwera, prawdziwego serwera. Natomiast jeśli te rzeczy nie są Ci potrzebne, będzie to urządzenie proste, z jednym procesorem, z niewielką ilością RAMu, yy, które no, będzie mogło Cię zawieźć. No już trudno, przyjmie, że coś padło, trudno, padło. No nie jest to sytuacja, kiedy, kiedy nie mamy już wyjścia i kiedy mamy straty finansowe i tak dalej. No to może to jest sytuacja, że warto wykorzystać yy, właśnie komputer albo inne rozwiązania, o których za chwilę powiem i oszczędzić na tym pieniądze. No dobra, to teraz zastanówmy się, jak wybrać serwer. No jeśli decydujesz się na serwer, bo to o tym teraz sobie powiemy, to właściwie rzecz biorąc, sprawa tutaj jest w miarę prosta. Albo szukasz gotowca, który jest złożony, albo korzystasz z jakiejś komunikacji z jakimś sprzedawcą. I wybierasz sobie konfigurację. On dostarcza ci taki sprzęt, bądź korzystasz też z gotowych konfiguratorów. Podobnie jak może znasz możliwość konfigurowania samochodów, wybierania wyposażenia. Tutaj też taka opcja jest, czyli będziemy sobie troszeczkę inaczej niż na zwykłych komputerach, czyli nie zbieramy do koszyka podzespołów, jakie tam w środku będą. Tutaj po prostu wybieramy z list. Taki procesor, tyle RAMu, takie dyski i tak dalej. Natomiast. Od razu tutaj uprzedzam, jeżeli już w tym momencie zdecydowałeś się na właśnie to rozwiązanie, czyli chcesz skorzystać z serwera, prawdziwego serwera, chcesz kupić nowe rozwiązanie, no to musisz być przygotowany na to, że to jest drogie rozwiązanie i ceny, które znasz z poletka komputerów osobistych, czyli na przykład kojarzy Ci się, że terabajtowy dysk SSD kosztuje 400 zł, no to niestety w przypadku rozwiązań serwerowych te ceny są już dużo mniej przyjemne i możesz być no, niemiło zaskoczony, jakie tu się robią kwoty potężne. I tu też przestrzegam, bo często się tutaj się pojawia taka sytuacja: a dobra, to, to ja sobie dokupię zwykłe dyski. W sensie zwykłe dyski SSD, takie konsumenckie. No i tu może się pojawić problem, bo te w serwerach. Nie bez powodu są inne. Serwery zupełnie inaczej pracują. Najprawdopodobniej, w zależności od tego, oczywiście, co Twój serwer będzie robił, będzie mógł zapisywać na tych dyskach dużo częściej, dużo intensywniej i może się okazać, że taki dysk konsumencki, no niestety, ulegnie szybkiemu zużyciu i będzie się nadawał bardzo szybko do wyrzucenia. A jak już o tym mówimy, to może zaglądniej. U góry i w opisie dokładam link do wyboru dysków do serwerów NAS. Oczywiście, ja wiem, to nie jest film o nas Natomiast tam pojawiają się pewne wątki właśnie na ten temat, jak te dyski dobierać. Może się akurat coś przyda. No i jeszcze jeden aspekt w tym jakby zagadnieniu zakupu tego serwera, to serwery używane. No nie jest ich mało. Jest tego sporo, są firmy, które się specjalizują w sprzedaży takich serwerów polizingowych I to są kuszące kąski, bo bardzo często możemy spotkać super konfiguracje, wcale za nieduże pieniądze. I tu znów przestrzegam parę aspektów. Po pierwsze, jak zobaczysz taki serwer, zobaczysz, wow, ma dwa procesory, każdy z nich ma 16 rdzeni i 128 GB RAMu, i to jest taka mała cena, to kosztuje tyle co zwykły komputer. Zobacz, co tam jest, zobacz, co to jest za sprzęt, bo prawdopodobnie to nie jest taki procesor, o jakim myślisz. To jest prawdopodobnie stary procesor, dziesięcioletni może nawet, albo starszy, może troszeczkę młodszy. To, że on jest stary, to nic z tym złego, oczywiście, bo te procesory raczej nie ulegną awarii. Problem jest w tym, że ten procesor wcale nie jest jakiś super wydajny i może się okazać, że nowy, pojedynczy, z mniejszą ilością rdzeni będzie miał. Bardzo podobną wydajność i zrobi dla ciebie to samo, przy okazji zużywając mniej energii. A to oczywiście jest ważny aspekt. Wszyscy dobrze wiemy, że energia elektryczna wcale tania nie jest. No i ciągłe opłaty kolejnych to dziesiątek czy setek złotych za pracę takiego serwera miesięcznie mogą być nieprzyjemne. Także zdecydowanie zwróć na to uwagę, co kupujesz, żeby się nie okazało, że ta cena jest dobra tylko dlatego, że ten sprzęt już jest tak naprawdę bardzo mało wart. Tym tropem idąc, to można by było powiedzieć właściwie, że każdy serwer używany nie ma do końca sensu, bo z jakiegoś powodu ktoś go wymienił na nowy, czyli coś w tamtym serwerze już jest nie tak. Najprawdopodobniej po prostu wydajność jest za mała tego serwera. No ale można się na takie zdecydować rzeczywiście i bardzo często się decydujemy, kiedy potrzebujemy rzeczywiście pewnego rozwiązania czy tych możliwości, o których mówiłem, jakichś tam, których nie ma dla zwykłych komputerów klasy PC. Ale nie potrzebujemy ultra wydajnego serwera, czy w ogóle wydajnego serwera. Chcemy kupić to po prostu tanio i powiedzmy, przeżyjemy tam, że to zużywa nam troszeczkę więcej energii. OK to jest miejsce, że rzeczywiście można tutaj wziąć pod uwagę serwery. Używany, tylko znowu niezbyt stary, bo naprawdę ciężko wskazać takie sytuacje, kiedy ma to jakikolwiek sens, a jest tego naprawdę na poltarach yy, aukcyjnych i w, w różnych tam firmach sprzedających takie rzeczy. Naprawdę dużo takich już staruszków. Naprawdę przemyśl, sprawdź benchmarki, podzespołów. Myślę, że, że to już czasami jest po prostu przesada i te, to, ten sprzęt nadaje się po prostu do kosza. No dobra, no to teraz porozmawiajmy sobie o tym, jakby, drugiej stronie medalu, czyli. Yy, Użyjmy sobie komputera do roli serwera. Właściwie yy, tak, taki scenariusz będzie miał dla nas znaczenie, kiedy po pierwsze musimy rzeczywiście oszczędzać energię. Bardzo często tak jest w domach, w małych firmach, gdzie myśl o tym, że zapłacę za pracę serwera 200 zł miesięcznie, 300 zł miesięcznie, no niektórym w ogóle nie przechodzi nawet przez myśl, bo na przykład płacą w ogóle takie rachunki. Yy, więc to na pewno jest pierwszy aspekt, kiedy potrzeba by było się no, skierować w tym kierunku takiego zwykłego komputera jako serwer. Druga rzecz, no to po prostu ceny. Nie ma tutaj w ogóle o czym mówić. No, będzie taniej. Będziemy mogli kupić podzespoły taniej. Nie musimy mieć procesora serwerowego. Możemy mieć procesor konsumencki. Pamięć RAM będzie tańsza. Możemy zastosować dyski konsumenckie, jeżeli stwierdzimy, że rzeczywiście nie potrzebujemy takiej dużej ilości zapisów. No i cały czas będziemy się tutaj kręcić właściwie koło pieniędzy, bo to jest taki podstawowy jakby wyznacznik. No i jeszcze może jeden taki, który rzeczywiście nie wiąże się z pieniędzmi czyli kwestia hałasu. No, w domu czy w małej firmie możemy nie mieć miejsca na wydzieloną serwerownię wygłuszoną. No i wtedy trzeba by było nam czegoś co trochę nie będzie przeszkadzało w pracy, no i rzeczywiście w takiej sytuacji taki z komputerek serwerek będzie fajnym rozwiązaniem. Teraz pytanie czy to nowe czy używane kupić. Odpowiedź będzie bardzo podobna. No jeżeli będziemy kupować używane rozwiązanie, to najprawdopodobniej będzie tańsze, ale mniej wydajne. No i teraz pytanie czy nas to satysfakcjonuje? No bo dla przykładu Współczesne procesory np. Intela i trójki mogą być niejednokrotnie bardziej wydajne niż trochę starsze, nawet nie bardzo stare, trochę starsze procesory z grupy i7. Więc warto tutaj na to popatrzeć, bo ten starszy procesor, kupicie sobie taką i7, nie wiem, szóstej, siódmej generacji na przykład, będzie miała wydajność podobną do i trójki z nowszych generacji, a zużycie energii, no niestety, znacznie większe. Jest to problematyczne, natomiast jeżeli idziemy w drugą stronę, czyli po prostu chcemy kupić to tanio i wcale nam tej wydajności nie trzeba, to nie jest to głupi pomysł, nawet bardzo dobry. A od razu tutaj powiem, że takie sytuacje, że w domu potrzebujemy serwer i przy okazji chcemy, żeby było tanio, to nie są rzadkie sytuacje, wszyscy wiemy. I na to najczęściej nakłada się właśnie ten jeszcze jeden aspekt wcale nie potrzebujemy dużej wydajności. Bo będzie nam sobie tam coś pracowało delikatnie, jakie się tam odbędą rzeczy. Czasami trzeba będzie, żeby ten procesor się trochę bardziej przypocił. No to najwyżej będzie się pocił trochę dłużej yy, i możliwe, że takie rozwiązanie nam spasuje. Ok, to tu mamy jasność. Jeśli chodzi o szczególnie używane, bo. W przypadku nowych, to prawdopodobnie najczęściej będziesz się decydował na składanie komputera, bo to chyba byłoby wtedy najbardziej sensowne, tak pod kątem serwera. Natomiast jeżeli chodzi o używane, tutaj polecam rozwiązania używanych modeli w obudowach small form factor, bądź nawet jeżeli dla Ciebie to będzie ok, ultra small form factor czy też nawet terminali. Dlaczego? Dlaczego w ogóle nawet proponuję tu terminale, bo to takie mogłoby się wydawać trochę przesadne, kurczę, serwer, a, a tu gościu terminal proponuje. No chyba nic z tym dziwnego, skoro mamy nadal bardzo wiele takich sytuacji, kiedy z, dla potrzeb domowego serwera stosuje się na przykład Raspberry Pi. Ja na przykład nie jestem zwolennikiem tego rozwiązania, bo Raspberry Pi ma spore ograniczenia w porównaniu na przykład z niektórymi terminalami. Ja bardzo polecam taki terminal. To nie jest oczywiście jedyny model, ale ten terminal, który Wam w tym momencie pokazuję, fajne rozwiązanie. Ma dodatkowe złącza, ma, ma możliwość podłączenia pod PCI Express. Mamy dysk twardy na NVMe. Mamy dodatkowy slot na karty Wi-Fi podłączane pod M2 z kluczem, właśnie pod, pod karty Wi-Fi, gdzie też będziemy mogli z tym coś zrobić, o czym powiem w następnej części jako bonus. Naprawdę można tu coś podziałać, tu można zrobić kawałek fajnego serwerka, a zużycie energii tego rozwiązania jest bardzo małe a wydajność tego rozwiązania w porównaniu na przykład z takim e, z takim Raspberry Pi no jest znacząca no i jak widzicie sami też mamy te możliwości pewne już nawet tej rozbudowy. Jak przejdziemy sobie wyżej, czyli weźmiemy sobie Ultra Smartphone factor to co no to kucze, mamy już dużo mocniejsze procesory. Mamy procesory już standardowe rzędu i i5 i i7 oczywiście z dopiskiem T, więc one nie są tak bardzo wydajne. Natomiast ta wydajność już bardzo często w domowym zaciszu na podstawowe tam czynności jest Super, urządzenie jest malutkie, yy, mamy, mamy małe zużycie energii, nawet bardzo małe zużycie energii. Tutaj możemy mówić o zużyciu na poziomie od 10, może 9, no, tak mniej więcej koło tego watów, paręnaście watów. Oczywiście przy dużym obciążeniu nam to wyskoczy trochę do góry, wiadome. Natomiast Zdajemy sobie sprawę, że no w domowych zaciszu czy tej ma też małej firmy to prawdopodobnie nie będzie to zbyt często się odbywało, a na przykład w nocy taki serwer może nam nic nie robić. Natomiast no nie mamy tu takiej dużej dyspozycji rozbudowy tych portów. Nadal to będzie taki prosty serwer z jednym dyskiem, powiedzmy, i tak dalej, ale będzie za naprawdę nieduże pieniądze. Natomiast ja bym generalnie najczęściej polecał te. Small four-factor obudowy, które już zapewnią nam zarówno możliwość montażu kilku dysków, jak i będziemy mieli prawdopodobnie parę złącz PCI Express, czyli będziemy mogli sobie tam już rzeczywiście coś podziałać. No i oczywiście, jeżeli ktoś bardzo chce, no to, to można tutaj zrobić sobie większą jeszcze obudowę i skorzystać z innych rozwiązań. Natomiast ja tutaj przestrzegam przed jednym, jeżeli zdecydujecie się na budowę na przykład takiego serwera na, na zespołach konsumenckich, czy takiego peceta robiącego rolę serwera, weźcie pod uwagę, że nie każdy konfig, jaki zrobicie, będzie energooszczędny. Bo na przykład jeżeli włożycie płytę typu ATX, która będzie miała wydajny chipset, która będzie miała dużo rozszerzeń, czyli będzie, nie wiem, miała kilka złącz PCI Express czwartej generacji, może nawet piątej generacji, będziemy mieli dużo wyprowadzeń z chipsetu na przykład na SATY, będziemy mieli wyprowadzone trzy czy nawet cztery, bo takie się też zdarzają, złącza na NVMe dyski, dis to może się szybko okazać, że takie rozwiązanie jeszcze z mocnym procesorem, bo sobie wsadzicie tam na przykład i nową, i piątkę, i siódemkę, może się okazać, że takie rozwiązanie wcale nie będzie jakieś mega energooszczędne i nawet prosto włączony, bez żadnego obciążenia, będzie wam te parę dziesiąt watów pobierał taki, taki serwerek. I to może być nieprzyjemne dla wszystkich, którzy zakładali, że to o czym tu mówię, te parę watów, parę watów to się uda utrzymać. Niekoniecznie, dlatego właśnie polecam te rozwiązania w małych obudowach, bo tam. Bardzo często producenci typu no Dell, HP i tak dalej, robią tak te podzespoły, że one rzeczywiście niewiele zużywają tej energii. Oczywiście ograniczają nas bardzo, ale tej energii zużywają trochę mniej. Natomiast też kolejne, kolejne ostrzeżenie, czyli to, że wybierzesz sobie płytę taką, jak już tam wspominałem, z kupą, kupą rozszerzeń, to nie oznacza wcale, że już masz możliwość podłączenia, nie wiadomo czego i tak dalej. Popatrz sobie dokładnie jak wyglądają w twoim przypadku możliwości, jeśli chodzi o złącza PCI Express, ile masz linii. No bo konsumenckie procesory tych linii nie mają zbyt dużo, no i może się okazać, że bardzo szybko tych linii ci zabraknie. To, że masz na przykład trzy złącza PCI Express x16 plus jeszcze cztery razy M2k, to nie oznacza, że te wszystkie połączenia możesz naraz wykorzystywać, bo tych linii po prostu w konsumenckich procesorach tak wiele nie ma. I tu może być problem. Dlaczego? Dlatego, że na przykład taka, taka prosta, prosta rzecz, czyli wkładamy sobie kilka dysków NVMe, chcemy sobie włożyć na przykład kartę sieciową 10 gigabitów, tworzymy taki wydajny serwer na przykład typu nas czy w ogóle. I jest problem z tymi, z tymi naszymi, niestety, liniami PCI Express. Także uważajmy na to. Weźmy pod uwagę, że nie bez powodu serwery mają inne procesory, mają inne możliwości, żeby, żeby to było to samo, co w komputerze typu PC. No i oczywiście ktoś tu może stwierdzić: no halo, ale to przecież ja mogę sobie kupić procesor typu Threadripper. No można, można włożyć takie coś do komputera i, i, i udawać, że to jest energooszczędny serwer. No, serwer będzie, ale on energoostrzenny raczej nie będzie, i tutaj też naprawdę mocno przestrzegam. Trzeba to dokładnie przeglądnąć, trzeba to dokładnie sprawdzić, jak ta sprawa wygląda na konkretnym modelu. Oczywiście, ja bym tu mógł zacząć robić przykłady, no tylko, żebyśmy robili film nie wiadomo jak długi. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyś, żeby zwrócić Ci uwagę, na co Ty powinieneś zwrócić uwagę, wybierając te podzespoły, wybierając odpowiedni serwer. Jeśli będziesz potrzebować jednakowoż z tym jakiejś pomocy, nie, nie wiesz, jak sobie poradzić z takim doborem, czy wybrać takie rozwiązania, czy inne, nie ma problemu. Potrzebujesz wsparcia, napisz, wyświetlam to teraz adres e-mail odpiszę, porozmawiamy i zastanowimy się, jak rozwiązać Twój problem. No i teraz ten bonusowy temat, czyli te rozbudowy. Na rynku polskim jest wiele rozwiązań do rozbudowy serwerów, natomiast niektórych nie udało mi się tutaj znaleźć, a u naszych Chińczyków takie rozwiązania znaleźć możemy i wbrew pozorom całkiem fajnie działają. Nie ma z tym większych problemów. Natomiast o czym my tu w ogóle mówimy? Takie rzeczy, które są u nas dostępne, to na przykład możliwość rozszerzenia ilości portów SATA na płycie głównej, podpinając odpowiednie karty pod PCI Express. Znana sytuacja, widzieliście takie na pewno, i tu znowu małe przestrzeganie z mojej strony. Te karty zazwyczaj korzystają ze starych interfejsów PCI Express, na przykład drugiej generacji. Czasami mają bardzo mało linii, więc można znaleźć w internecie takie karty, które mają, nie wiem, kilka, sześć, osiem, nawet więcej portów SATA. Ale połączenie tej karty z twoją płytą główną będzie niestety dość mało wydajne, więc pewnie na dyski HDD to będzie wystarczające i można to tak podłączać. Natomiast, jeżeli chcesz tam włożyć SSD-ki przez SATA podpięte, to może się okazać, że ta wydajność wcale nie będzie. Ciekawa. Oczywiście są też takie karty, które mają fajne połączenia, ale zazwyczaj są dużo droższe, ale są, warto zwrócić na nie uwagę i chcesz mieć większą wydajność. No niestety pieniążki muszą wejść w grę. Kolejny taki typ połączeń to złącza NVMe z kluczem M2, też podłączane pod PCI Express. Są takie karty bardzo popularne. Tutaj już nie ma jakichś większych problemów. Z wydajnością, bo zazwyczaj one to jest proste połączenie, praktycznie linia w linię, więc są jak najbardziej dostępne. Tylko od razu wracam do tego, do czego przestrzegałem. Wykorzystujesz od razu bardzo dużo linii PCI Express. Jak coś takiego robisz, niewiele zostanie na inne rzeczy, trzeba brać to pod uwagę. No i oczywiście karty sieciowe, na przykład podłączane pod PCI Express. W serwerze może się okazać, że jedna karta sieciowa, jednogigabitowa, gigabitowa to będzie troszeczkę mało, i warto byłoby sobie podłączyć na przykład dwa razy po 10 gigabitów. Więc znowu jest taka możliwość, i znowu potrzebujemy linię. Także znowu radzę uważać. No i teraz takie, może większe bardziej ciekawe, właśnie wykorzystanie tych złącz M2 pod karty Wi-Fi, są takie jak najbardziej w komputerach, stosowane tam. Najczęściej doprowadzane jest po prostu PCI Express. Podobnie jak do dysków SSD na M2, tylko że jest tam zastosowany inny klucz, żeby nie podłączać tam. Myślę, że chyba bardziej przez przypadek, bo, bo nie sądzę, żeby to były jakieś inne intencje, po prostu, żeby przez przypadek tam nie podłączyć dysku SSD. No, a jak ja przypadkiem chcę go tam podłączyć, oczywiście mogę. Są odpowiednie przejściówki, czy to takie bardzo krótkie, nakręcane od razu na płytę, czy też na kabelku, gdzie rzeczywiście mogę podpiąć taki dysk SSD-M2. Do, do tego złącza, czy też do tego złącza do 5, na przykład, kartę sieciową 2,5 gigabitową, jak najbardziej możemy coś takiego zrobić, czy też po prostu dodatkowe porty SATA, też takie rozwiązania są dostępne. Natomiast mamy tam zazwyczaj limit tych linii. PCI Express, raczej nie dostaniemy czterech linii, chociaż może takie rozwiązania również są, więc pewnie zakładam, że z tego powodu producenci zastosowali inny klucz. Natomiast Pewnie powody są inne, nie wnikajmy w to, nie ma chyba sensu. No i oczywiście rozszerzać jeszcze możliwości, no można na przykład przez porty USB. Natomiast tutaj z wielką uwagą podłączanie czegoś pod USB nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem. To nie jest takie pewne połączenie. Może się zdarzyć, że coś się na przykład rozłączy, więc tutaj jakichś krytycznych modułów urządzeń. Nie polecałbym podpinać, natomiast no ta możliwość jest i, i rzeczywiście no możemy i dyski, i karty sieciowe, i różne cuda podpinać pod tym USB. Więc chyba, jeśli potrzeba, to warto. No dobrze, podsumujmy sobie ten filmik. Opowiedziałem Wam tutaj mniej więcej, co możemy robić. Taki przewodnik dość mocno ograniczony z racji czasu trwania tych filmików. Mam nadzieję, że łatwiej będzie Ci teraz podjąć decyzję pomiędzy rozwiązaniami, jakie potrzebujesz wybrać do swoich zastosowań, czy to będzie serwer prawdziwy, nowy bądź używany, czy też komputer, PC, może nawet terminal na potrzeby Twojego serwera. Pamiętaj o wszystkich tych uwagach, o których Ci mówiłem. Obserwuj dokładnie, co się dzieje. Czytaj wszystkie informacje, które zawierają producenci. W, w swoich informacjach technicznych, jakie są możliwości, co możemy podpinać, limity, bo tego jest sporo i trzeba to zawsze dokładnie sprawdzić. Oczywiście możesz skorzystać z rozwiązań sprawdzonych, które pokazywałem w trakcie, które są w porządku i można, można na nich polegać. Natomiast ponownie, jeszcze raz o tym mówię, jeśli masz problem nie wiesz, jak sobie z tym poradzić. Zapraszam do konsultacji, chętnie odpowiem, podpowiem, jak rozwiązać taki indywidualny problem. I to już wszystko w tym filmie. Będzie następne, porozmawiamy sobie jeszcze o aspektach serwerów, natomiast pewnie w troszeczkę bardziej odległym czasie, bo już te główne wątki ujęliśmy i teraz sobie tylko będziemy szczegóły uzupełniać. Mam nadzieję, że film Ci się podobał. Jeśli tak, kliknij koniecznie łapkę w górę, żeby inni również mogli łatwo trafić na ten film i skorzystać z niego tak jak Ty. Jeśli chcesz wspomóc działanie kanału, zapraszam do skorzystania z produktów polecanych w opisie do filmu lub z funkcji podziękowań pod filmem. I do zobaczenia w następnym filmie.